Gościem dzisiejszego odcinka Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości jest pan dr Marcin Gołębiowski, dyrektor Centrum Promocji UMCS. Witam serdecznie. Dzień dobry. E, porozmawiamy o wydarzeniu które będzie miało miejsce 25 listopada 2019 roku na naszym uniwersytecie. Jest to pierwszy dzień internacjonalizacji UMCS. Proszę nam powiedzieć, co to jest za wydarzenie, co będzie się działo w tym dniu i z jakiego, dlaczego rozmawiamy o internacjonalizacji? Pierwszy dzień internacjonalizacji uniwersytetu jest to takie wydarzenie, które ma na celu Zaprezentować i podjąć też dyskusję na temat umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Oczywiście raz, że w dobie zmieniającego się świata. Po pierwsze, po drugie, w związku z tym, że uniwersytet rzeczywiście się umiędzynarodowia i to, i, i to się dzieje, to jest proces, który, który się rozpoczął. Jeżeli chodzi o kształcenie, już od 2013 roku prowadzimy takie zintensyfikowane działania promocyjne, które oczywiście przyciągają młodzież z zagranicy. Natomiast no, umiędzynarodowienie to, to nie tylko kształcenie. Tutaj chcemy porozmawiać o y, internacjonalizacji innych obszarów funkcjonowania uczelni, badania naukowe, roz, y, prace rozwojowe, czy również y, no, aspekty związane z umiędzynarodowieniem kadry. Kadry, zarówno naukowe, jak i tej kadry administracyjnej. Y, I to wydarzenie ma być takim początkiem y, 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 pewnej dyskusji, y, którą byśmy chcieli podnieść na uniwersytecie oczywiście w jednym celu wspólnym celu, czyli dalszego rozwoju naszego uniwersytetu. Mhm. Zanim przejdziemy do szczegółów do, do, do planu co się 25 listopada na naszej uczelni będzie działo. Chciałam zapytać Pana dlaczego jakby... Co jest istotą umiędzynarodowienia na uczelni? Dlaczego jest to tak ważne nie tyle dla całego szkolnictwa wyższego, ale dla uniwersytetów? Dlaczego jest to ważne dla nas, żeby wychodzić na ten rynek międzynarodowy? Co nam to daje tak naprawdę? W pierwszej kolejności, ja myślę, że cel jest dosyć jasny. W dobie pełnej globalizacji i globalizacji świata. Umiędzynarodowienie uczelni jest nie tylko pewną potrzebą, a wręcz obowiązkiem, jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy iść naprzód. No mamy taką możliwość jako uczelnia półpubliczna, jako uczelnia funkcjonująca na terenie kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej. Jest to wręcz naszym obowiązkiem, żeby podejmować współpracę. Oczywiście w celu rozwoju nauki, w celu rozwoju nauki, ale również kształcenia. Więc jest to niejako obowiązek, który nie tylko wynika z pewnych dokumentów o charakterze strategicznym dla Uniwersytetu, mówimy tutaj o strategii funkcjonowania naszej uczelni, za chwilę będzie przyjęta również strategia umiejscowienia badań. No natomiast niejako świat i pełna globalizacja, która postępuje, no wymusza, na nas y, y, potrzebę no, dalszego umiędzynarodowienia we wszelkich obszarach funkcjonowania uczelni. Mhm. Y, chyba takie najbardziej popularnym i najbardziej znanym, czy najbardziej kojarzone z internacjonalizacją jest y, przyciąganie studentów za granicę. Tak, 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 tak. To muszę przyznać, że bardzo często internacjonalizacja jest kojarzona wyłącznie. tylko i wyłącznie z kształceniem. No owszem, ta działka kształcenia jest taka bardzo medialna. Na zasadzie to są działania, które rozpoczęliśmy już lat temu 7, w 2013 roku, kiedy podjęliśmy decyzję o bardzo mocnej promocji naszej oferty, głównie na terenie Ukrainy w związku raz, że z bliskością. Do granic Ukrainy, po pierwsze. Po drugie, no, pewnymi trendami, jeżeli chodzi o edukację młodzieży z tamtych rejonów. No, natomiast jak zauważyliśmy, że jest to dobra ścieżka rozwoju kształcenia, umiędzynowienia kształcenia, no podjęliśmy dalsze działania. Obecnie na naszym uniwersytecie studiują nie tylko studenci z Ukrainy, którzy stanowią około 60% cudzoziemców, więc to, to już nie jest liczba, która kilka lat temu oscylowała w granicach 80-90%. Teraz rzeczywiście dostrzegamy tą różnorodność, jeżeli chodzi o tego kandydata zagranicznego, później studenta zagranicznego. No obecnie na 1800 studentów, no to są studenci głównie. Z, z Ukrainy, z Białorusi, z innych republik postradzieckich, natomiast mamy już grupy studentów z Indii, z Tanzanii, Zimbabwe, z Chin, więc no dostrzegamy, że już, że już rzeczywiście jesteśmy taką międzynarodową, ale również różnorodną uczelnią. Mhm. Czy jest, czy można wskazać na jakieś kierunki studiów, kierunki kształcenia, gdzie tych studentów jest więcej, którzy są bardziej zainteresowani, nie wiem, na przykład naukami ścisłymi, społecznymi, czy tutaj jakby nie ma, tak nie można tego generalizować? Znaczy to jest uzależnione od tego, w jakim języku dany cudzoziemiec studiuje. Jeżeli patrzymy na studentów, którzy podejmują kształcenie w języku polskim, są to różnorodne kierunki. Bardzo popularne to są kierunki ekonomiczne tutaj finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia, logistyka, również kierunki neofilologiczne, anglistyka, lingwistyki, ale również kierunki społeczne tutaj na Wydziale czy to politologii, dziennikarstwa. Czy też na Wydziale Prawa i Administracji. Natomiast no, od lat bardzo mocno cieszący się dużą popularnością kierunek turystyka i rekreacja, czyli Wydział na Okoziemie Gospodarki Przestrzennej, ale również kierunki ścisłe: informatyka, chemia, biologia. Natomiast jeżeli mówimy o osobach, które podejmują kształcenie w języku angielskim, oczywiście jest to zdeterminowane ofertą, którą mamy. Ta oferta się zmienia, ona się poszerza. Lat temu kilka, trzy, cztery rozpoczynaliśmy kształcenie tylko na jednym kierunku prowadzone w języku angielskim. Był to kierunek stosunków międzynarodowych prowadzony w języku angielskim. Natomiast no teraz ta, ta oferta się zmieniła. no Już mamy około sześciu, siedmiu kierunków prowadzonych zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. No i tutaj warto dodać, że mamy również kierunek studiów doktoranckich, który jest prowadzony w języku angielskim. Więc widzimy, że ta oferta się poszerza. Oczywiście my odpowiadamy na pewne potrzeby, które są zgłaszane przez naszych kandydatów. Kandydatów, ale już na trendy edukacyjne, które występują na międzynarodowym rynku, tym edukacyjnym. Więc staramy się w miarę elastycznie podchodzić do tej oferty, ale również dostosowywać tą ofertę do kandydata, który może do nas przyjść. I to jest ten jeden aspekt internacjonalizacji, tego umiędzynarodowienia uczelni, czyli przyjmowanie studentów z poza naszego kraju. A pozostałe aspekty, mniej popularne, mhm. mniej kojarzone z, tą, z tym umiędzynarodowieniem? To... Tak, to jeszcze dodam, że mhm. z jednej strony jest to przyjmowanie studentów, natomiast bardzo istotna jest ta kwestia związana z recepcją, czy przyjmowaniem, a później już procesem i niejako wspomaganiem tych studentów zagranicznych w procesie kształcenia. Mhm. To również jest umiędzynarodowienie, czyli umiędzynarodowienie uczelni pod kątem przystosowania pracowników administracyjnych, jednostek administracyjnych, akademików, w których ci studenci bardzo często żyją, więc to jest takie kompleksowe podejście do elementów związanych z kształceniem, ale również z obsługą procesu studiów. Natomiast ta, ten taki inny obszar, który jest bardzo istotny dla rozwoju uczelni, jest to kwestia umiędzynarodowienia badań. To się dzieje, to się dzieje bez wątpienia, mogę to stwierdzić, zarówno pod kątem sukcesów, które osiągają na tym polu międzynarodowym nasi pracownicy, nasi nauczyciele akademicy i pracownicy badawczo-dydaktyczni i to, jakie mamy sukcesy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie pewnych środków z projektów międzynarodowych. Natomiast no tutaj muszę przyznać, że cały czas musimy y, zmieniać i zachęcać naukowców do korzystania z tych możliwości, czyli do aplikowania o te środki w ramach programów międzynarodowych. Y, I myślę, że ten dzień również y, ma na celu zaprezentowanie pewnych możliwości, znaczy. Tu nie chodzi o to, żeby przedstawić jakąś instrukcję obsługi, bo nie ma takowej. To jest kwestia bardzo indywidualna. Nauka się bardzo często pr prowadzi albo zespołowo, albo indywidualnie. Natomiast no, to jest kwestia pokazania pewnego myślenia, czyli w jaki sposób no, musimy... Zacząć myśleć, albo poszerzać tak naprawdę nasze, nasze postrzeganie świata, no i wchodzić, że tak powiem, we współpracę na, tym, na, na tej płaszczyźnie międzynarodowej. Aha. A biorąc dotychczasowe Pana doświadczenie w tej kwestii? Co stanowi takie największe bariery? No bo tutaj Pan wspomniał o tym, że no studenci, przyjmowanie studentów to jest jakby jeden aspekt, ale ci studenci żyją tutaj w tym środowisku uczelnianym, tak? Mają kontakt z ludźmi na, z różnych stanowisk, jednostek organizacyjnych i trzeba w odpowiedni sposób ich też przyjąć, potraktować i zrozumieć. I biorąc dotychczasowe Pana doświadczenie, z czym jest jakby największy problem? Tak? Gdzie jest tutaj zderzenie z tym, z tym studentem z zagranicy, gdzie mogą pojawić się problemy? Mm -hmm. Ja myślę, że to jest kilka takich aspektów, nad którymi cały czas oczywiście pracujemy. Znaczy, ja muszę przyznać, że jeżeli chodzi o osoby, które komunikują się w języku polskim, tych problemów było znacznie mniej. Z tego względu, że te osoby bardzo często studiowały na zasadach jak obywatele polscy. Więc korzystali z tych samych dziekanatów, korzystali tak naprawdę z tych samych biur i osób, które były odpowiedzialne za obsługę spraw studenckich. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły nam się osoby z, z różnych, że tak powiem, stron świata, które w Polsce. Były po raz pierwszy, bardzo często lądowały na lotnisku Okęcie i zastanawiały się, jak dotrzeć do Lublina. Więc już na tym etapie musieliśmy my, jako uniwersytet, zapewnić im no, takie możliwości i zapewnić im takie narzędzia. Wsparcie. Wsparcie, wsparcie które, pomo które pomoże im nie tylko dotrzeć do Lublina. To są takie dosyć proste rzeczy. Natomiast to nam się wydaje dosyć proste, natomiast no, dla cudzoziemca już tak proste to nie jest. Nieznającego języka polskiego. Nieznającego. To totalnie języka polskiego, znającego tylko kilka słów, decydującego się na przyjazd do Polski bardzo często na cały okres studiowania, czyli na dwa bądź trzy lata, w zależności od tego, jaki stopień studiów wybierze. I to jest pełna obsługa tej osoby, czyli to jest zarówno, to jest zarówno akademik, czyli przygotowanie akademików tutaj pod kątem kadry, która w tych akademikach pracuje, jak i również przygotowanie, przystosowanie wydziałów do tego. Tego, że takie osoby funkcjonują i trzeba im Zapewnić pomoc w każdym aspekcie. To jest od ochrony zdrowia, czyli od ubezpieczenia, począwszy, skończywszy na tym, żeby tym osobom pokazać, gdzie mogą robić zakupy, ale również jakie zwyczaje panują w Polsce. No my dostrzegamy, że przez to rzeczywiście to środowisko jest bardzo różnorodne, no to też różne potrzeby wynikają, bo to są kwestie, że tak powiem, względy kulturowe. Inne potrzeby mają studenci z Afryki, inne studenci z Azji. Też to dostrzegamy. My też się uczymy niejako z tymi osobami współpracować. Bardzo często z, z nimi rozmawiamy i organizujemy dodatkowe warsztaty. Tutaj muszę przyznać, że zarówno my jako Centrum Promocji, jak i Biuro do Spraw Studiów Zagranicznych, jak i Biuro Rozwoju Kompetencji, no staramy się tutaj oferować tym osobom wsparcie. Na każdym etapie. Wsparcie. Czasami wsparcie takie 24-godzinne, bo i takie sytuacje się zdarzają. Żają. Yy, wróćmy do pierwszego dnia internacjonalizacji UMCS. Yy, jakie wydarzenia, co w tym dniu będzie się na naszej uczelni działo? Yy -y. W ramach programu przewidujemy organizację wykładu, wykładu, który będzie przeprowadzony przez eksperta międzynarodowego, członka takiego stowarzyszenia EIE. To jest takie międzynarodowe, europejskie konsorcjum skupiające, skupiające ekspertów z zakresu umiędzynarodowienia, pana doktora Uwe Brandenburga, który przeprowadzi wykład na temat takiego myślenia międzynarodowego. Yy, oczywiście będzie chciał wskazać nam, yy, jakie są trendy. Na całym świecie, jakie są trendy światowe. Natomiast też będzie się starał zaprezentować no, inne aspekty, które, które dotykają e, umiędzynarodowienia. Natomiast po tej części będzie rozstrzygnięcie konkursu, do którego e, aplikowania bardzo gorąco zachęcam zarówno pracowników badawczo-naukowych, e, jak i studentów i doktorantów. E, a będzie to konkurs na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta. Czyli osoby, które nie tylko mają duże osiągnięcia czy to naukowe, czy to sportowe, artystyczne na tym polu międzynarodowym, ale również działają na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. No te osoby będą mogły aplikować. Nagroda Nagrody myślę, że są całkiem atrakcyjne. W każdej kategorii nagroda główna wynosi 2,5 tysiąca złotych, więc jest to nagroda mająca charakter pieniężny i i w ramach tego dnia przewidujemy organizację trzech warsztatów. Pierwszy będzie przeprowadzony przez eksperta, pana doktora Uwe Brandenburga. Będzie to szkolenie skierowane do dyrektorów albo do zastępców dyrektorów instytutów. I będzie miało na celu również poruszenie aspektów związanych z umiędzynarodowieniem badań. I dwa szkolenia. Pierwsze będzie dotyczyło komunikacji międzynarodowej, krajowej i międzynarodowej. I drugie dotyczące personal brandingu. Jest to bardzo istotne, żeby naukowcy, Którzy rozpoczynają bądź mają chęć rozpoczęcia współpracy międzynarodowej, no również traktowali swoją markę osobistą jako, jako, jako bardzo istotny element, który ma na celu nawiązanie pewnej komunikacji, nawiązanie pewnego networkingu z tymi badaczami zagranicznymi. I na koniec cała konferencja, spotkanie, warsztaty będą się odbywać gdzie? Będą się odbywać w budynku Ekotech Kompleks. Startujemy o godzinie 12-25 listopada jest to poniedziałek. Pierwsza część potrwa do godziny 13.30, następnie od godziny 14 rozpoczną się warsztaty. Oczywiście na warsztaty obowiązują zapisy, zachęcamy do tego, żeby osoby zainteresowane odwiedzały stronę uniwersytetu mcs.pl i znajdą wszelkie informacje dotyczące tego dnia internacjonalizacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.